Cześć! O, cześć, jesteście. Nas dawno nie było. No właśnie, dawno się nie widzieliśmy. Zaglądaliście? Tęskniliście? No, tam trochę, trochę zaglądali, bo widziałem, tam czytam komentarze czasami. Mnie to nie było, bo w Chinach byłem, nie? Właśnie. W Chinach byłem, Huawei mnie zaprosił, fajnie było. Fajnie było, co prawda od rana do wieczora miałem strasznie zajęty czas, ale rozmawiałem z bardzo ważnymi ludźmi z Huawei, ja widziałem kilka fajnych rzeczy. Linię produkcyjną, słuchajcie, widziałem telefonów takie, co tam od początku do końca je składają. Dosyć niesamowite. A co tam składali? Wiesz co, składali jakiegoś średniaka albo nową którąś. W tej chwili nie pamiętam, powiem szczerze. Natomiast jest to fajne, bo na linii pracuje tak naprawdę łącznie 15 osób. Linia ma może 150 metrów. No to wszystko roboty odwalają. Wszystko właściwie robią roboty rzeczywiście. Jest modułowa, znaczy jest składana z takich niedużych szafek, w których się odbywają czary. To szczególne. I jak któraś szafka nawali, to robi io na górze czerwone światełko. I wtedy jest potrzebny człowiek. I wtedy jest potrzebny człowiek, który przychodzi i wymienia szafę ewentualnie. Jedną wysuwa, bo one są na kółkach. Ona się podnosi, wyjeżdża, bierze. A i wiecie co, możecie śmiało zaryzykować tezę, że wszystkie telefony są składane w podobny sposób, bo ja widziałem dwie inne linie produkcyjne i obie były identyczne, więc pewnie to, którą widział Jacek, też tak wyglądała. Etapy są te same w zasadzie, bo to... Zabawne było to, że ludzie są potrzebni nadal na przykład do sprawdzania niektórych opcji wideo i audio, dlatego, że był człowieczek ładujący karty SIM i dzwoniący na przykład z nich, sprawdzający, czy wszystkie modemy działają, tak? Czy jeden i drugi, czy jeden i drugi slot działa na modemie. Był też człowieczek, który podpinał na przykład USB-C do telefonu i sprawdzał, czy wymiana danych idzie ok, czy ładowanie idzie ok. Właściwie każdy telefon przez to przechodził, także to dosyć niesamowite. Z tym, że myślałem, że to wszystko będzie szybciej. Wiesz, ja pamiętam z lat, nie wiem, 90. nawet filmy z jakichś linii produkcyjnych, gdzie te roboty tam błyskawicznie działały. Nie, tutaj stosunkowo wolniutko te robociki, jeden drugiego pilnuje, robi kontrolę jakości, później jeszcze człowiek robi kontrolę jakości, to... Fajne są takie, na przykład podajniki bardzo duże wrażenie na mnie zrobiły, chociażby podzespołów. Jadą sobie procesory na takiej taśmie założone, dosłownie nawinięte na rolkę i z tej rolki są odwijane i tam robocik bierze, pyk, 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 układa na płytce. Rolki przypominają troszeczkę te szpule z magnetofonu szpulowego, dobre porównanie. Albo z, nie wiem, taśmy 8 mm na przykład, tak? Z tego się rozwija i są drukowane kondensatory, tranzystory, oporniczki. Bardziej taśma filmowa, bo to nawet wymiarami podobne do takich szpulek filmowych. Znaczy one jest. Są różne kolory, różne szerokości. Człowiek dba o to, żeby wystarczyło po prostu, żeby jak się skończy, żeby wymienić w odpowiednim momencie. Ale no robi to niesamowite wrażenie. Kurczę, fajnie by było wam pokazać, ale nie wolno, bo nie tam pozwolili, nie wolno nam ani razu, niestety. nigdy właśnie... Nie wiem, co to za tajemnica, bo to kurczę, no... No nie, no... Jakby rozumiem, no, że można, no, można nie chcieć, żeby ktoś coś popatrzył. Ja miałem wrażenie, te linie, które ja oglądałem, sprawiły na mnie wrażenie takich linii pokazowych, bo one były dokładnie przygotowane, dosłownie do oprowadzania wycieczek, były tam specjalne etapy wyznaczone, namalowane na podłodze i to wyglądało tak, że to jest linia do pokazywania ludzi. Tak, tutaj też każda maszyna była opisana, dokładnie, nad każdą obrazki, maszyną była tabliczka, co ona robi. Także możliwe, że prawdziwa produkcja jest na przykład troszeczkę szybsza. Tam ja zresztą piszę o tym artykuł, może będziecie mogli przeczytać, jak będziecie mieli ochotę na MGSM-ie. Natomiast z jednej takiej linii dziennie, tak jak nam powiedziano, schodzi 2400 smartfonów. Linii było w hali, w której byliśmy, 10, czyli 24 tysiące. Trzeba by było to przemnożyć jeszcze przez liczbę hal, nie wiem, nie mam pojęcia, ile tych hal tam podejrzewam, było, że to, co obaj widzieliśmy, czy ja parę lat temu, czy ty teraz, to jest ułamek tego, na co pewno. Tak naprawdę tam się dzieje. Tak. W każdym razie było fajnie, było sympatycznie, będę o tym pisał. Zapraszam. Właśnie, jeżeli to sobie ochotę. Poczytacie. A teraz co, lecimy teraz po premierach, bo nowości. Trochę się nazbierało. Ostatnie nowości, jakie wyskoczyły w przestrzeni mobilnej, to są dwa Samsungi Galaxy. Dziwne to są premiery, dlatego że o jednym była mowa i po raz pierwszy pojawił się artykuł prasowy w Wietnamie. Mowa o Samsungu Galaxy A51, natomiast Galaxy A71 tak właściwie wyskoczył znikąd. To jest przedziwny telefon, dlatego że o ile A51 znalazłem specyfikacje i dokumentację w bardzo różnych miejscach, o tyle A71 nie bardzo mogę. Ani Wi-Fi nie zna tego smartfona, znaczy Wi-Fi Alliance, ani Bluetooth. Ani nie ma go w FCC, albo ja nie potrafię znaleźć, co jest dosyć dziwne.
W każdym razie mamy dwa średniaki chyba, nie? No średniaki, takie może... Jakby na to nie może patrzeć. Może troszkę wyższe, ale no to, nie, no średniaki, no to... A to jest średniak. Oba Super AMOLEDy, jest troszeczkę różnicy pomiędzy przekątnymi, bo jeden ma 6,5, drugi 6,7, wiadomo, że ten wyższy ma więcej. Rozdzielczość jest taka sama, bo to jest 1800x2400 i dziurka w ekranie. Mhm. Przepraszam, właśnie może powiedzmy, bo... Oba te modele zwiastują nową stylizację Samsunga. Przecieki wskazują, że w tym samym tonie będą utrzymane kolejne flagowce, czyli S11. Będą utrzymane modele Lite, bo mówi się, że będzie Note Lite i S10 Lite. Diabli wiedzą, ale podobno tak. I teraz ekran Infinity O, czyli ten z dziureczką na aparat centralnie umieszczoną z przodu, a z kolei z tyłu duża wyspa na aparaty fotograficzne, taka pozwalająca dosyć dowolnie rozmieszczać obiektywy, bo wiadomo, że one mogą być tam już różnie ułożone. Mogą być jeden pod drugim, mogą być L ułożone. Adam, słuchajcie, w tym tygodniu umieścił takiego newsa z takim zdjęciem, co to ma niby na nim być S11, co tam są aparaty właśnie w ten deseń. Ja po raz kolejny zrobiłem facepalma, takiego zrobiłem facepalma, dlatego że to zdjęcie jest tak niewyraźne, że jakby na nim była żyrafa jedząca lunch, to w zasadzie nie do odróżnienia. Słuchajcie, w erze, kiedy każdy ma w kieszeni jakiś aparat, no kurczę, wszystkie te przecieki są jakby robione, kurczę, plasterkiem ogórka. Tak, dokładnie, albo ziemniakiem. No, ale może właśnie taka specyfika, może to jest ten folklor, którego my nie potrafimy docenić, ale... Jeżeli już są takie telefony po premierze i mają tak ułożony aparat, okay, i przecieki wskazują, że SK też będzie miała ten format aparatu, no to jest spore prawdopodobieństwo, że jednak tak będzie po prostu i trzeba się z tym nauczyć żyć. Przy A51 wiadomo, jaki będzie Exynos, bo to będzie 9611, jeżeli pamiętam, on ma zegar 2,3 GHz. Nie wiem, czy będzie wersja ze Snapdragonem, bardzo możliwe, że będzie. Pamięci ma 64/128 ten A51, flash natomiast 4,6 giga RAM-u. Baterijka standardowa 4000 mAh z ładowaniem 15-watowym. Z tyłu są 4 aparaty, zapewne już wiecie. I to jest 48-12-5+5. Natomiast z przodu mamy 32-megapikselowy aparacik. No i teraz tak, są dwie wersje A51, jest dual i single SIM oczywiście i są różne wersje, dlatego słuchajcie, jeżeli chcecie mieć NFC, to musicie zwrócić baczniejszą nieco uwagę, dlatego że nie wszystkie wersje tego modelu mają NFC, powinny mieć te, które mają w nazwie literowo-cyfrowej literkę N. Natomiast są takie dwa, zdaje się. Natomiast sprawdzajcie, jeżeli będziecie kiedyś się zamierzali do kupna tego, to warto sprawdzić. Ja tak podpowiem, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, o czym Jacek mówi. Chodzi o to oznaczenie na pudełku SM, myślnik, coś tam i ma być N. Tak, trzy cyferki. Trzy cyferki najczęściej i w Polsce to jest. I później kolejne literki mogą lecieć. Chodzi o to, żeby tam z tyłu gdzieś była literka N. Wtedy jest spora szansa, że NFC będzie. A najlepiej w ogóle sprzedawcy spytać, czy to NFC jest. Albo sprawdzić na pudełku, też na pudełku. Będzie pewnie nadrukowane. Natomiast A71, słuchajcie, nie został w przypadku tego smartfona podany procesor. Co prawda, mamy benchmark GFX Bencha, w którym jest tam wymieniany Snapdragon 675, z tym, że to jest też dziwne, dlatego że zegar się nie zgadza. Samsung podaje zegar 2,2 GHz, natomiast w tym GFX Benchowym benchmarku są 2 GHz. Może jest obniżone taktowanie zegara po prostu. Tutaj jestem pewien tego, że będzie wersja dual SIM, wersji single SIM nie znalazłem w dokumentacji ani Samsunga, ani żadnych innych dokumentacjach. Ma być NFC, no i czytnik w ekranie również linii papilarnej. Zestaw aparatów jest identyczny, nie, 64 zamiast 48, czyli jeżeli chcecie mieć matrycę 64 megapiksele, to wybierzcie A71, a nie A51. To właściwie tyle, ile ja mam do powiedzenia na ich temat. Masz tu jeszcze? Nie, no cen nie podano, więc możemy sobie podano, dokładnie. Ale wygląda na to, że będą w Polsce, bo polski oddział Samsunga też rozesłał
informację prasową na ich temat. Więc... Tak, rozesłanie na temat jednego i na temat drugiego w związku z tym. Więc są spore szanse, że będą te telefony. Oraz kiedy? Nie wiemy. U nas raczej zadbają po pierwsze o wersję Dual SIM, po drugie o to, żeby było NFC, ale mówię, na wszelki wypadek, jako że dystrybutorzy są różni, sprawdzajcie, dlatego że to nie musi być dystrybucja jakby oficjalna, może być dystrybucja innego rodzaju. Szczególnie jak będziecie kupowali w serwisach aukcyjnych, sprawdźcie, czy jest NFC, jeżeli NFC potrzebuje. Jeszcze ciekawostka przyrodnicza, obudowa tyłu obudowy z tworzywa, które wygląda jak szkło. Ale to już widzieliśmy. Natomiast ktoś może być ciekaw, to... Dobra, lećmy dalej, bo co dwa tam dalej Redmi, mamy? Dwa Redmi K30, jeden wersji 4G, drugi wersji 5G. Najbardziej charakterystyczna rzecz chyba, która wyróżnia te smartfony, to podwójny aparat z przodu. Zresztą Adaś pisał, bo on wyglądał na początku jako jak jeden moduł, natomiast okazało się, że to są dwa moduły. Dwa osobne otworki, przy czym ta funkcja z tego, co mi się wydaje, bo tak na podstawie załączonych screenów, nie jest aktywna. To znaczy, to zawsze jest albo lornetka, albo wygaszenie do ciemnego paska poniżej, czyli do równej ramki. Natomiast nie możecie sobie włączyć defaultowo, że te dwa otworki będą widoczne osobno. Natomiast ktoś tam pogrzebał w oprogramowaniu pewnie i sobie to włączył i są zdjęcia, także faktycznie tak jest, no. Nie wymyśliliśmy sobie tego. Dosyć dziwna rzecz, powiem szczerze. Wyświetlacze IPS-owe, co prawda, natomiast rozdzielczość 667, czyli to dosyć duże smartfony są. Przekąta. Rozdzielczość 1080x2400 również. I Corning Gorilla Glass, o czym warto wspomnieć, bo to zawsze jest jakaś ochrona. Tylne aparaty są dosyć zabawne, dlatego że jest ich cztery, ułożone są wzdłużnie w centrum tylnej obudowy, natomiast graficznie jeszcze dodatkowo wpisane w kółeczko, które ma troszeczkę inną fakturę niż reszta. Ktoś tu się na Mate'a zapatrzył. Tak, dokładnie, niż reszta plecków. Niemniej jest to taka rzecz charakterystyczna w wyglądzie, która Praleczka też te taka. Oba smartfony odróżnia. Co tam siedzi w środku? W zależności od tego, o którym mówimy, to będzie Snapdragon 730G albo 765G. 765 w tym modelu, który obsługuje w sieci 5G, dlatego że jest to procesor właśnie z takim modemem. Jeśli chodzi o pamięci, od razu podam Wam może z cenami. A bateryjka, o bateryjce warto wspomnieć, bo 4500 mAh jest w obu i to jest bardzo fajnie. W słabszym modelu jest ładowanie 27W, w tym mocniejszym jest 40W ładowanie, także tutaj też jest pewna różnica. Przepraszam, nie 40, 30W. Wymyśliłem tą 40, później będą 40. Aparaty fotograficzne 64, 8, 5 plus 2 w obu modelach, identyczny zestaw. Sprawdzam, czy ja się przypadkiem nie pomyliłem, ale tak, identyczny zestaw w obu. I teraz ceny. W zależności od wariantu pamięci, najpierw K30. Ceny są urealnione na polskie warunki, z doliczonym VAT-em, przeliczone z juanu. Także tak, 664 1120, 628 1200, 828 1340, 8256 1550 zł. Także ceny całkiem niezłe, ale to jest wersja 4G. Z kolei dla wersji 5G 664 1400, 628 1620, 828 1830 i 8256 2050 zł. Ceny wydają się atrakcyjne. U nas akurat na razie jeszcze chyba nadal nie potrzeba modelu 5G, w związku z tym jeżeli mielibyście się zainteresować tymi Redmi, to raczej K30, no chyba że potrzebujecie obsługi 5G i troszeczkę mocniejszego procesora, wtedy można to zaryzykować, ale to jest chyba zbyt wysoka cena, a w świetle tego, że Huawei nie będzie nam robił sieci 5G, to możecie sobie darować. 2 lata co najmniej jeszcze potrwa, zanim takiego smartfona z 5G będziecie mogli z sensem... Będzie sens używać, a tak. Mieć to możecie... To po co? Tak, decyzjami politycznymi w Polsce. Tak bywa, takie mamy decyzje. Taki mamy takie klimat. Taki mamy klimat. Nokia, słuchajcie, dwie Nokie wyskoczyły. Nokia C1 i Nokia 2.3. Tania i tańsza. Tak, to znaczy odwrotnie, tańsza i tania w tym wypadku, bo C1 jest tańsza i prostsza znacznie z Androidem Go, a ta druga jest troszeczkę droższa i to jest taki typowy średniak z niskiej półki. Raczej bardzo niskiej. C1, znaczy, średniak, nie, ja mówię o 2.3 w tej chwili. No tak, ale to jest taki
powiedzmy z tych najtańszych średniaczków. Tak, albo wysoka, niska półka, albo niska średnia. Bardziej mi odpowiada wysoka, niska. Wysoka, niska, to jest, to jest chyba bliższe prawdy. Mamy podział półek. Jak normalnie są trzy półki, to my je dzielimy jeszcze co najmniej na dwie części, dlatego że rzeczywiście to jest, nie da rady. To jest ta półka, że nie trzeba jeszcze się kłaść, żeby coś z niej sięgnąć. O. Tak, tak, ale trzeba się już schylić. Ale już się trzeba schylić. C1, słuchajcie, to jest wysilacz 545 i powiem wam szczerze, nie warto się chyba tym smartfonem interesować. Zdaje się na Afrykę, wiesz, z tego co widzę. Tak, on jest przeznaczony dla państw rozwijających się, w związku z tym jest w ogóle mała szansa, że on będzie u nas do kupienia, ale gdyby był, to raczej omijajcie, chyba że potrzebujecie wyłącznie telefonu, a lubicie mieć dotykowy telefon. Albo chcecie cierpieć za grzechy. To tak, dlatego że korzystanie na tym z sieci społecznościowych jakichkolwiek, nawet w wersji Lite, może po prostu boleć i boleć. A jeżeli weźmiecie to w jakimś, nie wiem, ale jak nie korzystacie, to kurczę, w roli telefonu to się sprawdzi. To znaczy, tutaj jest jedna rzecz, która jest przykra, mianowicie bateryjka jest tylko 2500 mAh. Co prawda Nokia mają czysty system i tam właśnie nic nie powinno drenować, ale jednak to jest nadal troszkę. A poza tym, mało. No flaki tego telefonu są takie, że raczej one też dużo nie potrzebują. No i zdjęcia, jeżeli chcecie robić, no to musicie się przyzwyczaić do robienia zdjęć kartoflem. Tam, dlatego że tam są dwa aparaty, jeden z przodu, drugi z tyłu. I oba mają po 5 megapikseli, w związku z tym to może nie być to, czego oczekujecie po zdjęciach z telefonu. Chyba że właśnie takie wam pasują, nie robicie dużo zdjęć albo jakość nie jest dla was bardzo istotna. Nie mieszkacie w Afryce, więc chyba was ten problem ominie akurat. Wiesz, ja boję się, że w niektórych miejscach w Polsce ten telefon może się pojawić, głównie online, i dlatego was uczulam, uważajcie po prostu, naprawdę, nie dajcie się. Kupcie sobie lepiej tą Nokia 2.3, jeżeli już musicie coś do tak, nie? Ta 2.3 to jest troszkę większy wyświetlacz, dlatego że to już jest 6,2 cala. Rozdzielczość jest lepsza, bo w tamtej jest 480x960, tutaj już macie 720x1520, także przynajmniej jest HD. Nie policzycie różnicy tak za bardzo wygodnie, bez lupy. Tutaj mamy Helio A22, który nie jest może pierwszej jakości procesorem, ale przepraszam was bardzo, wystarczy. Pamięci 32 flesza i to jest mało na Androida 9. 2 albo 3 giga RAM. 4000 mAh, w związku z tym bateria całkiem słuszna. Fajnie. Aparaty troszeczkę lepsze, bo z tyłu jest zestaw 13+2, a z przodu niestety jest też piątka. I cena, słuchajcie, o ile C1 kosztuje, ma kosztować około 50 euro, tam 50 z hakiem zdaje się, o tyle w Nokia 2.3 ma kosztować około 110 euro, czyli no 470 zł, no, tak pi razy oko. Ale naprawdę lepiej dopłacić. Jeżeli chcecie prostego smartfona, to Nokia 2.3 może spełnić wasze oczekiwania, a może nie, bo to zależy, co mieliście wcześniej. Natomiast C1 nie kupujcie, bardzo was proszę. No chyba że potrzebujecie takiego smartfona, wtedy kupujcie. Nie, nie potrzebuję. I nie słuchajcie mnie, bo ja się nie znam. Motorola One Hyper. Motorola One Hyper charakteryzuje się głównie chyba tym, że ma wysuwany aparat. Tak, to jest pierwsza motka z peryskopem. Znaczy, nie mówię z peryskopem, bo to no okej, okay, dobra, no, z wysuwanym aparatem. Dobrze, z wyjeżdżającym aparatem. Bo peryskop to tak, jednak mamy w branży, to zoomie, jest, tak. Może być mylące. Okej, okay, spoko. Mamy wysuwany aparat, mamy wyświetlacz 6,5 cala, jeżeli dobrze pamiętam, Full HD, czyli 1080x2340, no bodajże, fajna bateryjka, bo to jest ta wydłużona, czyli 21:9, tak. Ale taki Motorola już był, to jest taka jak One Vision, ten format, także kinowy. To jest Snapdragon 675, czyli to jest też całkiem jest fajna jednostka, to jest mocna średnia półka. No. Tak, ale to nadal jest, w zasadzie to jest, można powiedzieć, cały czas, powiedzmy, równoważnik One Visiona. Bardzo zbliżony telefon, tyle że ma aparacik chowany, ale nie wiadomo, czy on u nas będzie, bo doszły mnie słuchy, że raczej nie jest przewidziane do dystrybucji ładnie w Europie. Wygląda. Szkoda by było, bo ładnie wygląda. Jak tak, ktoś lubi ładne smartfony, to jest wyróżnia się chyba na ładny tle smartfon pozostałych, bo generalnie Motorola z serii One mają dosyć spójną stylizację, no to ten się trochę wyróżnia spośród nich, podobnie jak OneZoom. Ale spójną, czytaj, nieciekawą, czy konsekwentną? Konsekwentną, no. Czyli nieciekawą, innymi słowy. Kurczę, no. Ale ten jest ładny. Nie, no, telefony generalnie, te One'y się mogą podobać, no, nie są jakieś tam bardzo wyszukane, tak, po prostu są raczej prosto stylizowane. Ten jest taki trochę ciekawszy. No ale tak jak mówię, Brazylia, Ameryka Łacińska, tam będzie u nas... Nie, aż tak nie jest dobry, żeby z Brazylii go ściągać, nie. U nas podobno ma nie być, ale ja tego nie powiedziałem, bo wiem to nieoficjalnie.
128 giga flasha, 4 giga RAMu, bateria standardowa, zgadniecie jaką ma pojemność, tak, 4000 mAh, aparaty 64 plus 8 z tyłu, 32 z przodu i to w zupełności wystarczy, tam jest chyba szeroki kąt, jeżeli dobrze pamiętam, w tym sensie. Także może być. Gdyby nie Brazylia, można by było się interesować, skoro to Brazylia, cóż, egzotyka, możemy tylko pomarzyć. No i doszliśmy, słuchajcie, do... O Jezu, wojny klonów. Zacznę może od Huawei Nova 6 SE. To jest najprostszy z serii trzech smartfonów, które Huawei zaproponował w serii Nova. I najtańszy jednocześnie. Jak spojrzycie na niego, szczególnie na tylny panel, to możecie mieć takie déjà vu, dlatego że układ aparatów troszeczkę przypomina najpiękniejszy ostatnio design spotykany w przemyśle mobilnym w branży, mianowicie iPhone'a ostatniego. Tak, takie charakterystyczne, takie, które z wytrzeszczem walą po oczach, które po prostu, to tutaj takie właśnie są. To jest smartfonik rzeczywiście podobny z tyłu do iPhone'ów. Trochę tak. 6,4 cala wyświetlacz, Full HD oczywiście, z Kirinem 810, czyli całkiem szybkim procesorem, 128,8 pamięć, 4200 bateria, czyli powyżej tego standardu troszeczkę mamy, ale tutaj najfajniejsze jest to, że mamy ładowanie 40-watowe, to jest chyba 38, jeżeli, a może i 40. Co tu się stało? W każdym razie jest to całkiem fajne ładowanie, warte grzechu. Aparaty z tyłu 48 plus 8, 4 aparaty. Dwa pozostałe to są 2 plus 2, sorry. Mm-hmm. Jeden do makro, drugi do rozmywania. Z przodu 16 megapikseli. Tak, to rozmywanie połączone z portretowymi. Tak. Tak. I cena, słuchajcie, też urealniona na polskie warunki, to jest około 1550 zł. Żeby nie było niedomówień, to nie jest oficjalna polska cena, to jest nadal przeliczona z yuanów z polskim VAT-em, tak? Bez żadnej filozofii. A i słuchajcie, jest plota, podkreślam, plota, że dokładnie tym modelem będzie również model P40 Lite, który nadchodzi, wiadomo, że nadchodzi Huawei P40, P40 Pro, będzie też model Lite i po prostu to jest właśnie ten telefon, tylko będzie przemianowany na potrzeby wybranych rynków. No i tyle, to jest oczywiście plotka. Jeżeli chodzi o pozostałe smartfony, zostały mi 4 jeszcze w tej serii, żeby wymienić. Tak, pytacie, dlaczego 4, skoro mówiłem o 3 z serii Nova? Dlatego, że pozostały mi jeszcze 2 z serii Nova, 6, jeszcze 2 Honory V30, które w zasadzie odpowiadają tym smartfonom z serii Nova. Jak będziecie na MGSM-ie, wrzućcie sobie porównania, na pewno wiecie, gdzie są porównania. Tak, i na dole macie linki. Porównajcie sobie smartfony Nova 6, Huawei Nova 6 i Honor V30 oraz Huawei Nova 6 5G i Honor V30 Pro. Różnice są, jak najbardziej różnice są. Na przykład pomiędzy 6 5G a V30 Pro oba obsługują sieci 5G jest taka, że jedna ma oddzielny modem, ma Balonga 5000, a druga ma po prostu Kirina 990 z wbudowanym modemem, ze zintegrowanym modemem 5G. Także różnice są, natomiast są to konstrukcje bardzo podobne, dlatego nie wiem, czy warto omawiać. Warto na pewno zajrzyjcie sprawdzić. Sobie w specyfikację, można dostać kręćka z tym Huawei. Tłuką tych modeli jeden za drugim. Często jest tak, że kurczę, jeden model ma dwie albo trzy nazwy. Ja już się pogubiłem w tej metodzie. Przynajmniej są fajne, to wam mogę powiedzieć bez problemu. Aha, no nie wiem, ja się nie wypowiadam, bo nie widziałem. Ja mówię, że są fajne ze specyfikacji. Na papierze. Dlatego, że A to zgoda, to faktycznie można się zgodzić. Nova 6 i Nova 6 5G mają obie podwójne aparaty z przodu również. Oba modele mają 657 wyświetlacz 1800x2400. Oba mają Kirina 990, z tym, że właśnie w przypadku w Nowej 6 5G to jest Kirin z Balongiem 5000, znaczy z dodatkowym modelem 5G właśnie. Pamięć 128 w przypadku Nowej 6, natomiast 828 w przypadku Nowej 6 5G. I teraz tak, ceny. Nowa 6 kosztuje w jednej jedynej wersji, jaka została ogłoszona, też w przeliczeniu na polskie z yuanów i też z dodanym VAT-em około 2250. Nowa 6 5G 2950. Są jeszcze dodatkowe różnice, dlatego że na przykład, co prawda bateryjka jest taka sama, to jest ponad 4000 mAh, 400 dokładnie,
O tyle w przypadku aparatów zdaje mi się, że te różnice były. Były czy nie były? Nie, nie było różnicy. Jest 40 plus 8 plus 8 z tyłu, z przodu 32 plus 8 i w obu modelach Nova 6 są aparaty również identyczne. Patrzę jeszcze, ale poza pamięcią, poza balongiem właściwie różnic innych tutaj nie ma. Jeden obsługuje 5G, drugi 5G nie obsługuje. Są różne wersje pamięci, różne ceny. Tyle warto pamiętać. W przypadku Honora V30, jak wspomniałem, że nie bardzo jest sens, tutaj jest co prawda różnica, w Honorze V30 Pro jest dodatkowy aparat 12 megapikseli zamiast 8, ale to chyba nie jest aż tak duża różnica, żeby o tym jakoś nawet wspominać. Jest podobna bateria, 4200, 400 w zależności od modelu. Podobnie jest również z ładowaniem i tutaj mamy po dwie wersje każdego modelu, 6128 i 8128 w przypadku V30 i to jest odpowiednio 2350 albo 2630 zł i w przypadku V30 Pro mamy 8128 za 2770 i 8256 za około 3000 zł. Ostatnia rzecz, o której dzisiaj jeszcze chciałem wspomnieć, może dlatego, że ciekawa. Ja nie przepadam za reklamowaniem akurat tej marki, natomiast wydaje mi się, że konstrukcja jest taka, którą warto przynajmniej obejrzeć na papierze i się zainteresować. Mówisz o tym Blackview? Tak, nie wiem, czy warto ściągać ją z chińskich sieci sprzedażowych, natomiast może komuś trafi akurat w gust ze względu na to, że jest to smartfon z tymi odpornościami na zamoczenie, kurz, pył, IP68, IP69, ma ten military standard. W przypadku chińskich modeli to jest różnie potwierdzane, raz bardziej, raz mniej. Tutaj po prostu w specyfikacji to jest. Poza tym jest kanciasty, jak zobaczycie, jest obudowa ze ściętymi rogami, ale no, taka ciekawa stylowa. 6,84 wyświetlacz, Full HD rozdzielczość, Helio P90, całkiem krzepki procesor, w środku drzemie, 4380 bateryjka, pamięci jest dużo, flash, bo 256 GB i 4 GB RAM. Także ewidentnie jest to taki smartfon, którego Blackview kreuje na no jakby przynajmniej jednego z flagowców, jeżeli nie jednego. Ładowanie jest 18 W szybkie, natomiast poza tym jeszcze się chwalą tym, że jest ładowanie bezprzewodowe. Aparaty 48 plus 5 plus 16 plus 2 z tyłu, z przodu 16. To, co jest jeszcze ciekawe, ma czujniki, które mierzą m.in. natężenie promieniowania ultrafioletowego, wilgotność, no i jest ciśnieniometr, barometr. Także jak jest barometr, to jednocześnie altimetr prawdopodobnie jest, ale to jest kwestia oprogramowania, jak to działa. I to jest chyba ostatnia rzecz, jaką mam, no powiem szczerze, z tego zestawu, który się pojawił właściwie w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Tak, bo się stosunkowo mało dzieje generalnie, wiecie, no okres taki jest, zacznie się ruch w okolicach nowego roku, no bo będą targi CES, ale to też jeszcze chyba nie będzie ten moment tak naprawdę wysypu nowości. No to myślę, że wszyscy spodziewamy się na MWC, producenci pewnie też na te targi czekają, także pewnie dopiero wtedy tak naprawdę coś się ruszy i będzie o czym pogadać dłużej. Ogłoszenie. Nie będzie nas przez następne 3 tygodnie właśnie. Znowu niestety, przykro mi to mówić, ale tak się no, po tak prostu się układa przed świętami, że i wyjazdy, słuchajcie, i jakieś urlopy, w związku z tym niestety przez dłuższy czas nas znowu nie będzie. Mam nadzieję, że z tym większymi siłami usiądziemy od nowego roku i będziemy wam przynosili newsy na temat branży. A wy sobie usiądźcie z rodziną, a nie na YouTubie. Tak, ja też wam bardzo, bardzo polecam. I z tej okazji, słuchajcie, ja wiem, że to są wczesne, ale powinniśmy wam złożyć życzenia świąteczne. Oczywiście. Zdrówka, szczęścia, pomyślności wszelakiej, moi drodzy, żebyście mieli czas dla siebie i dla waszych najbliższych, żebyście ten akurat wyjątkowy czas świąteczny mogli spędzić razem z nimi, a nie rzeczywiście wpatrzeni w ekran i szukający innych ludzi wpatrzonych w ekran po jakiejś innej stronie świata. Życzę wam tego, żebyście się potrafili cieszyć z rzeczy małych, żebyście w ten przyszły rok weszli z czystym umysłem, wypoczęci i gotowi na nowe wyzwania. Wszystkiego dobrego. Dokładnie. Udanego Sylwestra jeszcze wam życzę. Trzymajcie się, na razie. Żegnamy was serdecznie i ciepło. Do zobaczenia. Cześć.